Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu, w którym poruszymy temat szkolenia kierowców i bezpiecznej jazdy. Szkolenie polega na tym, że zaczyna się ono od wykładu, gdzie instruktorzy jazdy mają swoją prezentację i przedstawiają, jak oni jeżdżą, jakie błędy popełniają często kierowcy i jak niebezpiecznie jeżdżą inni kierowcy, którzy mogą spowodować wypadek. A wiemy, że wszystkim zależy na bezpieczeństwie kierowcy, jak i wszystkich uczestników ruchu. Następnie jest jazda z kierowcami. Wygląda to tak, że szkoła jazdy posiada swój zestaw w pełni załadowany. Są w nim 3 miejsca dla osób i jedno dla instruktora szkoły jazdy. Pierwszy przejazd prowadzi uczestnik kursu. Pokazuje, jak jeździ. Instruktor jazdy pokazuje mu, jakie błędy popełnia, co można poprawić w jego stylu jazdy. Szkolenia kierowców lepiej pozwalają poznać wszystkie systemy, jakie są w pojazdach Volvo, które mają wpływ na ekonomikę paliwową. Dzięki temu kierowca jest w stanie zaoszczędzić konkretną dawkę paliwa. Chłopaki ze szkoły jazdy posiadają w swojej flocie 2 pojazdy demonstracyjne. Jeden z silnikiem Step D, drugi z silnikiem ICE. Mieli oni możliwość przetestowania tych pojazdów w terenach górzystych w pełnym załadunku. Różnica w spalaniu pomiędzy silnikiem Step D a silnikiem ICE wynosi około 1,7 litra. Według nas jest to bardzo zadowalający poziom. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem kierowców, zgłoś się do jednego z naszych oddziałów, gdzie przekażemy Ci szczegółowe informacje, jak to przebiega. Zapraszam.